To jest kolejny meteoryt, który znalazłem w Elipsie Półtuskiej. Jeden z wielu, których znalazłem, ale moja przygoda rozpoczęła się nie od szukania meteorytów specjalistycznym sprzętem, ale rozpoczęła się od poszukiwań wzrokiem oraz magnesem. Od tego możemy zacząć. Żeby rozpocząć swoją przygodę z poszukiwaniami meteorytów, warto się udać do muzeum, gdzie możemy zobaczyć, jak one wyglądają, jakie są ich rodzaje. I tam właśnie się udamy. Znajdujemy się w Półtusku. Za chwilę wejdę do muzeum, z którym współpracuję od kilku lat. Znajdujemy się w Muzeum Regionalnym w Półtusku i właśnie tutaj można zobaczyć niejako na żywo fragmenty meteorytu Półtusk. W naszym muzeum mamy 13 fragmentów meteorytu Półtusk i za każdym razem przyciągają one dużą uwagę zwiedzających. Meteoryt Półtusk wpisał się w naszą historię w czwartek 30 stycznia 1868 roku, kiedy to nocne niebo rozświetlił duży meteor, który rozpadł się na mniejsze części i pociągnął za sobą piękną łunę, rozświetlając niebo na znacznej części Europy Środkowo-Wschodniej. Fragmenty meteorytu, które spadły na Ziemię, można do dnia dzisiejszego znaleźć w elipsie spadku. Panie dyrektorze, w tym roku udało mi się znaleźć 3 meteoryty półtuskie. Jeden z nich chciałbym Państwu przekazać. Oto on, znaleziony w okolicach Starego Sielca, waży 89 gram. Proszę bardzo. Serdecznie dziękuję. Piękny okaz. Wzbogaci on naszą kolekcję. Będzie chyba jednym z cenniejszych naszych okazów i to już 14 fragment tego meteorytu. Bardzo Panu dziękuję za ten wspaniały. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszam do Muzeum Regionalnego w Półtusku, gdzie można poznać historię meteorytu Półtusk. W Polsce mamy kilka elips spadku meteorytów. Do najbardziej znanych należą elipsa Półtuska, Białystok, Łowicz oraz Morasko. Spadły tam meteoryty o zróżnicowanym składzie. W tych miejscach znalezienie meteorytu ma największe szanse. Bywają też inne miejsca spadku, kilku sztuk lub nawet pojedyncze. Zarówno wiele lat temu, jak i współcześnie. Potwierdzają to polskie stacje bolidowe. Meteorytów zatem można szukać wszędzie, za pomocą wzroku. Ostatnim takim spadkiem jest meteoryt, który spadł w okolicach Radomia. Wiele osób szuka tam meteorytu. Ale czy każdy może szukać meteorytów, nie będąc znawcą tematu? Tak, najlepszym przykładem jest znalezienie meteorytu przez przypadkowego spacerowicza.
Meteoryt został znaleziony w lesie, wystawał częściowo z gruntu. Jak widzimy, każdy może znaleźć meteoryt i to niekoniecznie w elipsie spadku. Jesień to bardzo dobra pora na takie poszukiwania. Możemy szukać w lesie, na łąkach i zaoranych polach. Jak rozpoznać, czy dany obiekt jest meteorytem? W muzeum widzieliśmy czarne kamienie posiadające skorupkę optopienną. W ten sam sposób będą wyglądały meteoryty zarówno kamienno-żelazne, jak i żelazne. Chodząc po zaoranych polach, zwracajmy też uwagę na miedzę, ponieważ rolnicy bardzo często wyrzucają kamienie na miedzę, które przeszkadzają im w pracach polowych. Mogą to być zwykłe kamienie, ale wśród nich może również znaleźć się meteoryt, i warto na niego zwrócić uwagę. Warunki panujące w Polsce, to znaczy duża wilgotność oraz upływający czas powodują, że starzeją się nie tylko drzewa, ale również meteoryty. Wiele z nich zawiera dużą ilość żelaza, co powoduje, że zaczynają rdzewieć i przybierają rudy kolor. Mamy więc ułatwione zadanie. Zwracajmy uwagę na czarne i rude obiekty. Jak rozpoznać meteoryt? Meteoryty posiadają czarną skorupkę optopieniową lub jej fragment. Z reguły posiadają regmaglity, dołki powstałe podczas przelotu w atmosferze ziemskiej, gdzie rozgrzały się i topiły. Mogą przyciągać magnes i być dość ciężkie jak na swój wygląd. To cecha większości meteorytów. Dlatego warto zaopatrzyć się w magnes i sprawdzać, czy przyciąga on kamienie magnetyczne. Na co możemy się natknąć? Oto kilka przykładów. Jeżeli znajdziemy w terenie podejrzany kamień, warto go ze sobą wziąć. Natomiast jeśli jest on na tyle duży, że nie damy rady, dobrze jest zrobić mu zdjęcie, aby potem w celach identyfikacji pokazać je na forach meteorytowych, na forach dotyczących skał i minerałów. Wiele kamieni łudząco przypomina meteoryty. Są to tak zwane pseudometeoryty. Potrafią posiadać regmaglipty, skorupkę optopienną i tak dalej. Warto jest sprawdzić w internecie, czym one się różnią od prawdziwych meteorytów. Są tam również ich zdjęcia i porównania. Zdobyta wiedza umożliwi nam oraz ułatwi w przyszłości rozeznawanie, czy dany obiekt wart jest uwagi, czy warto go sfotografować, czy warto go wziąć ze sobą, czy jest to po prostu zwykła skała, jakiś gnejs narzutowy. W kolejnym odcinku opowiem Wam o tym, jak identyfikować, czy dany obiekt jest meteorytem, czy jest kamieniem.